ile masz lat? On napisał 15, córka, że 12. No i pierwsze słowa było, czy masz wannę w domu, czy prysznic. Że fajnie by było się razem wykąpać i takie tam. To zaniepokoiło 12-latkę, która od razu powiedziała o tym swojej mamie. Ta kontynuowała rozmowę poprzez komunikator. Od słowa do słowa i już coraz ostrzej. Później zaczął zdjęcia wysyłać. Bardzo brzydkie. No, na koniec zaczął screeny wysyłać ze zdjęć pornograficznych z filmów, żeby córka sobie wybrała, jaką pozycję będą uprawiać. Ja za każdym razem zaznaczam, ale przecież ja mam 12 lat. 29-latek posługiwał się fałszywym zdjęciem na profilu. Jego prawdziwy wizerunek ujawniło Stowarzyszenie Stop Pedofilii, do którego po pomoc zgłosiła się matka dziewczynki. Baliśmy się wypuszczać dziecko z domu. No bo to jest normalne, boi się człowiek wypuścić dziecko z domu w takiej sytuacji, jeżeli się wie, bo nie wiadomo kto to jest. A tutaj się okazuje, że to jest sąsiad obok. Po zatrzymaniu przez policję w ubiegłym roku 29-latek decyzją prokuratora został objęty dozorem policyjnym. Miał też zakaz zbliżania się i kontaktowania z małoletnią. Złotowska prokuratura postawiła mu zarzuty. Był oskarżony o nieudolne usiłowanie nawiązania kontaktu z osobą podającą się za małoletnią poniżej 15 roku życia w celach nawiązania kontaktów seksualnych i prezentowania treści pornograficznych. Dzisiejszy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżony 29-latek dobrowolnie poddał się karze. Mężczyzna został skazany na karę więzienia w zawieszeniu, karę grzywny, a także orzeczono wobec niego zakaz kontaktowania się z osobą, z którą te kontakty podjął. Wyrok jest nieprawomocny.